Witam wszystkie osoby spod znaku Koziorożca i zapraszam do wysłuchania Waszego czytania na wrzesień. Rozkład będzie szczegółowy na najważniejsze aspekty naszego życia. Chciałabym również podziękować wszystkim moim widzom, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał. Również zachęcam nowych widzów do subskrybowania kanału, do napisania komentarzy w ramach wymiany energią. Będę wykorzystywała te trzy talie. Uzdrawianie z aniołami i klasyczny tarot Rider-Waite. Zacznijmy od przesłania. Tak, moi drogie koziorożcy, Wasz rozkład jest gotowy. Co prawda były tutaj nieznaczące komplikacje, teraz powiem, o co chodzi. Ostatnio staram się nie używać talii kart, gdzie są nagie części ciała, ponieważ YouTube to blokuje. Ale okazało się jednak, że w talii anielskiej są takie karty i akurat Wam taka trafiła. Więc musiałam wyciąć kawałek, gdzie rozkładałam karty i tą kartę troszeczkę przykryć, żeby YouTube nie uznał to za coś takiego niewłaściwego, co nie powinno być nagrywane. Ale sam przekaz oczywiście od tego się nie zmieni i swoje informacje dostaniecie. I tak, wasze przesłanie nazywa się Prawda i Spójność. I mówi o tym, że jesteś prowadzony do wielkiej uczciwości wobec siebie i do tego, aby być szczerym wobec siebie we wszystkich czynnościach i działaniach. A karta mówi o tym, że przyszedł czas porzucić wszystko, co nieautentyczne. I rada, podpowiedź, karta Słońca. Bardzo podobna energetyka. Kiedy jesteśmy najbardziej autentyczni? W dzieciństwie. Ale później nam zaczynają wmawiać pewne rzeczy, zaczynają nas programować, ten system, ten matrix na nas działa i my jakby tracimy częściowo siebie, zaczynamy dążyć do osiągnięć, które mogą być wcale nie nasze. Kiedy jesteśmy w jakiejś fałszywej prawdzie, kiedy nam wymawiają rzeczy, my w to wierzymy i według tej fałszywej prawdy żyjemy, to tutaj przychodzi potrzeba jakby takiego totalnego oczyszczenia i uwalniania od rzeczy, które nie twoje. A ku temu będą sprzyjające okoliczności. Poczujesz to, co jest fałszywe, co jest prawdziwe. I tutaj już druga rzecz, czy pójdziesz w tą prawdę, czy nie, ponieważ nasz umysł nas bardzo często ogranicza i nam mówi, nie, 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 tak nie wolno, tak powiedzą ci, że to jest źle, tam źle cię ocenią, musisz. Jest ogromna ilość tych programów, ale tutaj mocno zaznaczono, że poczujesz to, że jakby prowadzą cię do tego, żebyś był właśnie w tej wyższej prawdzie, w zgodzie ze sobą. Aura miesiąca. Rycerz kielichów. I ta energia też taka, można powiedzieć, jest autentyczna, uduchowiona, która płynie z serca. To jest potrzeba dążyć do rzeczy, które idą mianowicie z serca. To jakby powołanie, chęć iść tam, gdzie prowadzi ciebie, twoja dusza, twoje serce. Również karta, która może pokazywać różne rzeczy, które dotyczą podróży, wyjazdy,
romantyczne spotkania, w ogóle sfera miłosna, to przyjście na przykład informacji ważnych, to udać się gdzieś na randkę, zakochać się, to też energia, która często pokazuje o zamiłowaniu, o zakochaniu się. To może być zakochanie się w konkretnej osobie, to może być zakochanie się w sobie, bądź w jakimś projekcie, kiedy u nas jest dzieło, które chcemy robić, które nam dodaje sił, która jakby rozpala w nas tą Bożą iskrę, kiedy nam się chce działać, działamy i mamy ogromną frajdę przy wykonywaniu tych czynności, tych działań. A co odchodzi, co przychodzi? Pokazane, że tutaj za wami już pewne sukcesy, pewne osiągnięcie. Nie zapomnijcie pochwalić siebie za to, co wam się udało. Na pewno tutaj mieliście już pewne rzeczy, które wam się udało osiągnąć. Na nowe informacje, na nowe rzeczy u nas może być w ogóle przypływ informacji. Kiedy do nas przychodzi ogromna ilość informacji, to może być na przykład maile, to mogą być informacje, które wiążą się z edukacją, jakieś ważne telefony, ważna komunikacja. Również to potrzeby wyjazdu, podróży. Może do was ktoś przyjeżdża, jakby jest potrzeba gdzieś udać się, spotkać się z kimś. Też karta rycerza może pokazać ważną dla was osobę, która odgra dla was ważną rolę w tym miesiącu. I przy karcie rycerz to może być obmian informacjami, bądź jakiś ważny przekaz, ważna rozmowa, ważny telefon. Oczywiście rycerz też często pokazuje jakby w nowoczesnych interpretacjach różne gadżety, typu telefony, typu tam tablety, komputery. Może być praca z dużą ilością informacji i właśnie przy takich gadżetach. Oczywiście rycerz mieczy to też energia, która pokazuje częste zderzenie, gdzie jest spór, gdzie jest konflikt, gdzie jest chęć przekonać kogoś do swojego zdania, bądź jest taka osoba, bądź może być taka osoba w waszym polu, która totalnie się nie zgadza z tym, co robicie na przykład, która ma swoje jedno zdanie i będzie chciała was do tego swojego zdania jakby skłonić, udowodnić, że ja mam rację, że ja mówię dobrze. Też tutaj jakieś sprawy powiązane ze środkami transportu, kiedy trzeba coś załatwić względem na przykład samochodu, podróży, tam kupowanie na przykład biletów, organizacji jakichś podróży. Przechodzimy do sfery pracy. Tutaj u nas tak, król pentakli, dziewiątka buław i sprawiedliwość. Król pentakli może pokazać dla was ważną osobę w aspekcie pracy. To może być osoba przyłożona, to może być współpraca z jakąkolwiek osobą, która dla was po prostu będzie przedstawiać ważność. Również tu można powiedzieć dobry potencjał, jeżeli chodzi o pracę, kiedy człowiek może jakby na maksa wykorzystać swoje umiejętności, swój jakby potencjał w pracy i to można powiedzieć takie duże osiągnięcie. To może być dodatkowe jakieś pieniądze bądź możliwość do większego zarobku. Jakby możliwość coś powiększyć, doprowadzić można powiedzieć do takiego do zakończenia nawet. Jakby coś dobrze ogarnąć i zakończyć w aspekcie pracy, ponieważ jeśli patrzeć na drogę pentakli, to król to ostatnia karta, czyli tutaj jakby jakieś zaszczyty, jeżeli chodzi o umiejętności w pracy, o osiągnięcie w pracy. Może chodzić o jakieś lepsze na przykład stanowiska, jeżeli chodzi o pracę, bądź po prostu zrobić coś na maksa, tak bym powiedziała. I oczywiście to szansa dodatkowego jakiegoś zarobku bądź zwiększenia tego zarobku. Dalej pokazano, że możecie czegoś się obawiać. Tutaj idzie zahamowanie jakiegoś procesu, może być naprawdę zawieszenie, może ktoś jest teraz na etapie zawieszenia pracy bądź działalności, bądź tutaj może być zahamowanie po prostu czegoś jakby trzeba byłoby na coś jeszcze poczekać.
Też dziewiątka, ona pokazuje często strachy, pokazuje jakby, że człowiek jakby jakiś mur buduje albo poczucie bezpieczeństwa. Również karta Sprawiedliwość mówi o tym, że bardzo dużo formalności, kiedy na przykład papierowych dużo spraw, kiedy trzeba być bardzo takim konkretnym, kiedy bardzo ważne zadbać o każdy detal, o każdy szczegół, tak jakby tutaj może chodzić o szczegóły. Również Sprawiedliwość może pokazać jakieś egzaminy, certyfikaty, jakieś sprawdziany też. Również to energia, która może u niektórych przekładać się na rzeczywistość, jako podpisanie na przykład nowej umowy, jako nowe przepisy względem pracy. Jeżeli ktoś prowadzi działalność, to też uregulowanie wszystkich takich prawnych aspektów, urzędowych aspektów. Jakby coś tutaj wymagało jakiegoś wyrównania. Jeśli chodzi o finanse, to pokazano, że pierwsza, druga dekada jest ogromna szansa te swoje pieniądze pomnożyć, tak? Będzie dana jakaś szansa. To może być nowe źródło dochodu. Może ktoś tutaj przychodzi na nową, na przykład umowę, na nową pracę, bądź na nową działalność, bądź nowe warunki, bądź jakiekolwiek inne możliwości, żeby otworzyć nowe źródła dochodu dla siebie przy karcie głupiec. Mogą to być pieniądze na dzieci, na przykład dofinansowania na otwarcie działalności, bądź jakieś tam fundacje i tak dalej. Ale mocno zaznaczono, że tutaj dla Was otwiera się nowa droga pod względem finansów. Również zaznaczono, że możecie być mocno zaangażowani w pomoc dla innych ludzi, czy to dzieci, czy to starsi rodzice na przykład. Jakby jest zaangażowanie, chęć pomagać dla innych, albo możecie taką pomoc uzyskać. Również tutaj zaznaczono, że jakaś finansowa sprawa, gdzie pośrednikiem może być kobieta, będzie sprzyjała otwieraniu nowych możliwości pod względem finansów. Przechodzimy dalej do sfery miłosnej. Sfera miłosna, no sam miesiąc w takich romantycznych energiach. Natomiast kto ma relacje trudne, to tutaj pokazano, że może być jakaś wojna nawet, rywalizacja. U Was może się pojawić ostra potrzeba coś tutaj wyjaśnić. Też karta Księżyca mówi o iluzjach, przekłamaniach i to rzeczy, które wychodzą na jaw. Też może dawać i podróż, bądź jakieś spotkanie w tajemnicy, bądź rzeczy, które się dzieją w tajemnicy. No, dość to trudna energia, ale jakby to nie było piątko, to u nas karta swojego rodzaju zwycięstwo, ale zwycięstwo ciężkim kosztem. Jakby coś by się udało wywalczyć, ale to dość trudno. Trudno może iść, możemy po takim zwycięstwie tak naprawdę nie czuć się zwycięzcem. A jeśli interpretować dla singli, to tutaj pokazano, że wasze pole mogą przychodzić nowe osoby, wy możecie nie mieć zaufania do tych osób, możecie być dość krytycznie nastawieni, tak logicznie, na logikę wszystko brać. Ja mówię to dla kobiet. Dla mężczyzn troszeczkę tutaj będzie inaczej. U Was w Waszym polu pokazana kobieta i w ogóle jakby zaznaczony negatywny wpływ kobiety. Czy to konflikty z kobietą, czy to kobieta, która w jakiś sposób może na Was negatywnie wpływać. Tak tutaj pokazane. Bądź może być jakaś taka krytyczna sytuacja, gdzie jest zderzenie, gdzie jest jakaś rywalizacja, zazdrość, przekłamania, bądź po prostu silny stres przy komunikacji z jakąś kobietą. Tak tutaj pokazane. A zdrowie, samopoczucie.
Tutaj od razu, co chcę powiedzieć, karta śmierci u nas mówi o różnych detoksach, jeżeli chodzi o zdrowie. Tak, to jakby detoks, jeżeli chodzi o ciało fizyczne, również energetyczne, kiedy u nas następuje oczyszczenie od zbędnych rzeczy, od niepotrzebnego myślenia, od niepotrzebnych emocji. Też pokazano, że dla Was dobrze zrobi podróż, może planowanie jakiegoś urlopu, spędzanie czasu gdzieś na łonie natury, obok wody, a nawet za granicą. A negatywnie wpływać na Was mogą sytuacje, które niewyjaśnione. Piątka buław mówi o tym, że u nas może być taki wewnętrzny dialog, kiedy my coś nie wyjaśniliśmy z konkretną osobą, bo to może być kilka osób i my możemy w głowie jakby ten dialog prowadzić, tak, co bym powiedziała, jak trzeba było zrobić, a dlaczego ta osoba zrobiła tak, a nie inaczej. Jakby takie myślenie może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie. Jakby tutaj pokazano, że może pojawić się ostra potrzeba coś wyjaśnić, zrozumieć i zakończyć też przy karcie śmierci. Więc tutaj zakończenie jakiejś sprawy konfliktowej bądź niejasnej sprawy też dla Was zrobi dobrze. Będzie jakby postawiona kropka i zamknie się taki kanał odpływowy, który zabierał Waszą energię. Jakby na coś przestaniecie oddawać swoją energię i ona, energia zawsze jest potrzebna. A co dobrego, co Was pocieszy? Piątka kielichów. Jakby oczyszczenie od ciężkich emocji. Przestaniecie żałować czegoś, jakieś straty, a zobaczycie ten potencjał, który w Was jest, który możecie wykorzystać. Też tutaj mam wrażenie, że po prostu przestajecie dążyć do rzeczy, które nie płynęły z serca, które były fałszywe, a poczujecie to, co Wasze i zobaczycie, że to, co Wasze, to dacie rady ogarnąć, dacie rady osiągnąć. Jakby może to już jest, jakby to docenicie bardziej to, co macie, bądź zauważycie jakiś swój potencjał, który wcześniej nie zauważaliście. Co może być w negatywie, ale oczywiście nie musi. Karta umiarkowania ostrzega przed wszelkiego rodzaju skrajnościami i przesadami. A też może pokazywać taki nieharmonijny stan emocjonalny. Też kiedy człowiek na przykład za mocno idzie w duchowość, zapomina o materię, chociaż no, dla koziorożców to nie jest powiedzmy charakterystycznie, ale jednak tutaj pokazano, że nie radzą Wam karty na czymś jednym mocno jakby za coś jedno mocno się trzymać jakby kosztem innego. Jakby tutaj potrzebny balans pomiędzy duchowym i materialnym. Oczywiście karta umiarkowania to też psychologiczne różne aspekty. Tak jakby nasze psychologiczne traumy, nasze nieuzdrowione rzeczy wewnętrzne wpływają na nasze samopoczucie. Też może pokazać marnowanie czasu, że inwestujemy swój czas, swoją energię w coś, a nam to nie procentuje. Więc to też jako ostrzeżenie przed tym, żeby nie iść w coś, nie robić czegoś, gdzie jest podejrzenie, że zmarnujesz swój czas, że to cię nie oprocentuje. No i też karta, która mówi o cierpliwości, że gdzieś potrzebna cierpliwość. Tak? Jeżeli idzie jakiś proces, który nie da się przyspieszyć, to nie ma co się martwić. Po prostu zaakceptować to, że to zajmie czas. Także wszystko w swoim czasie. Tak tutaj pokazane. A bardzo Wam dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.